Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Cześć, z tej strony Karola Zuber, oczywiście kocioł kulturalny w Radiu Pryzmat. Razem ze mną w studiu jest Joanna Gęborska, studentka Uniwersytetu Papieskiego imienia Jana Pawła II w Krakowie i zarazem jedna z koordynatorek konkursu. Cześć. Cześć. Co to jest ta Nagroda Młodych Dziennikarzy imienia Bartka Zdunka, bo to chyba takie podstawowe pytanie na początek. Jest to konkurs dla młodych, ambitnych ludzi, przyszłych dziennikarzy, którzy chcą spróbować swoich pierwszych kroków w dziennikarstwie i to jest doskonała okazja, żeby siebie wypróbować i pokazać swoją pracę. Inspiracją do powstania konkursu była śmierć młodego chłopaka, studenta dziennikarstwa, którego prace zostały odkryte po jego śmierci, po jego wypadku samochodowym i zostały zabrane w formie książki pod tytułem W cieniu ciszy. I to już jest 7. edycja teraz, w tym roku. I razem z waszym patronem próbujecie jakby ściągać młodych ludzi, którzy są u początku swojej kariery dziennikarskiej, żeby się otworzyli. No Bartek nie miał takiej szansy, ale jednak już dorobek jakiś tam chował w szufladzie. Tak, ostatnio właśnie robiliśmy tutaj niedaleko w zasadzie Radia Pryzmat w kawiarni literackiej wieczorek poetycki poświęcony Bartkowi i jego wierszom, żeby pokazać młodym ludziom, żeby nie chowali właśnie tych swoich prac i pokazali się, bo nie wiadomo, co się może stać w naszym życiu i ważne, żeby te prace ukazały się i mogą zainspirować też innych ludzi. I jak to wyglądało? Przede wszystkim, gdybym miała to opisać słowami, było bardzo intymnie, cicho i ten klimat kawiarni literackiej, to co właśnie niesie za sobą samo miejsce, które również nie było przypadkowe. Myślę, że to też dało pewien klimat tego wieczoru. Wszyscy się zadumiliśmy nad tymi wierszami i wczuliśmy się w czytanie i chcieliśmy naszym głosem przekazać to, co Bartek, myślę, że chciał pokazać w swoich wierszach, które zyskało niestety czytelników po jego śmierci. I oczywiście też była piękna oprawa muzyczna, którą wykonała Ola Nizio, laureatka The Voice of Poland. Zaczęło się od takich może bardziej krakowskich klimatów, bo ten konkurs nie miał takiego zasięgu na samym początku. Teraz już można powiedzieć, że jest wręcz ogólnopolski. Więc kto organizuje aż takie duże przedsięwzięcie? Tak, na początku konkurs miał rangę tylko małopolską, ale po drugiej bodajże edycji zrobił się ogólnopolski, bo praca zaczęła nadchodzić do nas z całej Polski. I kto organizuje? Organizuje przede wszystkim Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które jest jakby głównym inicjatorem tego konkursu. Redakcja Gościa Niedzielnego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Dziennikarskie Koło Naukowe u nas na uczelni na UPJP2. Jak długo trwają przygotowania do jednej edycji? My zbieramy się w listopadzie, cały nasz zespół i wtedy właśnie myślimy nad całą strategią, jak chcemy zachęcić tych młodych ludzi do udziału w nim i wtedy właśnie też również jest wielka burza mózgów, co chcemy robić. No i oczywiście na początku grudnia startują zgłoszenia do konkursu i wtedy zaczyna się cała praca nad jego promocją. Wtedy rusza biuro prasowe, które rozsyła informacje do mediów z całej Polski. Pracują nasze social media, gdzie możecie nas znaleźć i zobaczyć, jak wyglądają przygotowania. Jak zachęcamy młodych ludzi do zgłoszeń poprzez różne cykle wywiadów z dziennikarzami, z reżyserami, z montażystami. Więc również zgłaszając te prace można się wiele nauczyć tak naprawdę od samych profesjonalistów, więc chcemy też również o to zadbać, żeby ludzie, którzy wysyłają do nas te prace, mogli zaczerpnąć też również profesjonalnej rady, żeby tą pracę ulepszyć. Czyli przygotowując dziennikarski konkurs, poszerza się swój warsztat dziennikarski. Dokładnie. Jak wiele prac do was napływa?
z ilu prac trzeba wybrać te najlepsze? Znaczy trudno określić tak naprawdę ilość tych zgłoszeń. Wiem, że w piątej edycji było bardzo dużo zgłoszeń, ponad 164. Kolejnej, w szóstej, nie jestem pewna, ale tych prac było ponad 50 chyba. Więc naprawdę jest ich sporo i tak naprawdę trzeba z czegoś wybrać i dobrze, że nad tym czuwa sztab profesjonalistów, którzy też oceniają je profesjonalnym okiem dziennikarskim, więc to też nie są jakieś przypadkowe prace napisane na kolanie, tylko faktycznie dużo dziennikarskiej pracy włożonej w taką pracę konkursową, która zostaje wysłana. Z tego też wyłaniani są laureaci konkursu. W jakich kategoriach są przyznawane nagrody i jakie te nagrody są? Tak, konkurs posiada cztery kategorie. Pierwszą jest debiut publicystyczny. Jest to dla tak naprawdę raczkujących dziennikarzy, którzy chcą pokazać jedną ze swoich pierwszych prac lub może i tą faktycznie pierwszą. Kolejną kategorią jest inicjatywa roku. Jest to bardziej kategoria skierowana do dziennikarzy, którzy działają społecznie, jakby posiadają różne cykle wywiadów, coś, co ma swój ciąg przez pewien okres czasu. Kolejną kategorią jest reportaż po debiucie, którego patronem jest Paweł Migas, który był pracownikiem Gościa Niedzielnego i niestety też młodo zmarł, bo w wieku 25 lat. I jest to kategoria już dla troszeczkę starszych dziennikarzy, ponieważ ich wiek sięga aż do 35 lat, więc tutaj niekoniecznie dla studentów, ale już może bardziej dojrzalszych dziennikarzy w tym, co robią. I tu już troszkę inaczej, ponieważ przede wszystkim na wpływ na tę kategorię ma sama redakcja Gościa, do której spływają prace i oni wybierają te najlepsze, które są przedstawiane kapitule. No i ostatnia kategoria, nasze najmłodsze dziecko, które powoli raczkuje, jest to Nagroda Młodych Twórców Filmowych. I tutaj też jest dla młodych i troszeczkę starszych, bo też sięga do 28 roku życia. I tutaj zgłaszane są etiudy, materiały filmowe, reportaże młodych twórców. I w tamtym roku wyłoniliśmy dwóch pierwszych laureatów tej kategorii, gdzie był słynny Czek Rozrywany na pół, co bardzo wpadło mi w pamięć z tamtego roku. To mamy cztery kategorie i nagrody się różnią jakoś? Jak wyglądają te nagrody? W tym roku, jeśli chodzi o pieniężną wartość nagród, zostały one wyrównane, bo cała pula nagród wynosi 4000 zł, czyli po 1000 zł przypada na każdą nagrodę, więc suma jest dość spora, więc można na wakacje pojechać za pięknie napisaną pracę, czemu nie? Myślę, że nie tylko o pieniądzach jest tutaj mowa, jest tutaj coś znacznie bardziej większego, na przykład, że nazwisko laureata idzie do wszystkich mediów i taka osoba już jest jakby wypchnięta do przodu troszeczkę, będzie mieć łatwiej jako laureat jakiegoś dziennikarskiego konkursu ocenianego przez profesjonalistów. Jest to przede wszystkim trampolina do sukcesu dla młodego dziennikarza, który dopiero raczkuje ze swoimi pierwszymi tekstami czy pierwszymi materiałami filmowymi, może być naprawdę dobrym startem po studiach. A jakie są te granice wiekowe? Bo tutaj jest różnica między różnymi kategoriami. To kto może się zgłosić i do której kategorii? Już tłumaczę. Debiut publicystyczny, inicjatywa roku i Nagroda Młodych Twórców Filmowych. Można się zgłosić do 28 roku życia, a reportaż po debiucie sięga do 35 roku życia. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, początkowo był Kraków, Małopolska. Teraz już to bez wątpliwości można powiedzieć, że jest to konkurs ogólnopolski. Konkurs ma szansę rozrosnąć się jeszcze bardziej? Tak, oczywiście też, że przez to, że już nie wcześniej gala finałowa odbywała się przez pierwsze 5 edycji w Klubie Dziennikarzy pod Gruszką, ale no już niestety ten konkurs nie pomieścił tych wszystkich gości. Teraz nawiązaliśmy współpracę z Teatrem Groteska. Drugi raz mamy przyjemność organizować u nich galę finałową. Wpłynęło bardzo na konkurs to, że zaczęli przyznawać nagrody znani i lubiani dziennikarze i też również dla samych laureatów, którzy wyślą pracę, już nie mają ten zaszczyt, że mogą odebrać nagrodę od swojego idola tak naprawdę, więc to też również jest dla nich taka też mini nagroda, że mogą podać sobie ręce czy przybić piątki z kimś, kogo bardzo lubią i cenią w świecie mediów. Jakie to są nazwiska na przykład? Już znamy pierwsze nazwiska, które wręczą nagrodę w tej edycji. W kategorii inicjatywa roku
roku wręczą nagrodę Jacek Tomkowicz i Robert Karpowicz z RMF FM. Mówię to jako pierwsza dla Radia Pryzmat. To już wiemy. Jako pierwsi nasi słuchacze będą wiedzieli, z kim można się spotkać na nadchodzącej gali Nagrody Młodych Dziennikarzy imienia Bartka Zdunka. Wiemy, że to jest w Teatrze Groteska. Jak jest kalendarium tej edycji? Do kiedy można nadsyłać pracę? Zgłoszenia kończą się 28 lutego i wtedy już nie można nadsyłać prac, chyba że kapituła zgodzi się na przedłużenie terminu zgłoszeń. I 14 marca o godzinie 19 w Teatrze Groteska odbywa się uroczysta gala. Jakby jest ta luka czasowa między zakończeniem zgłoszeń a galą. Wtedy zbiera się kapituła konkursowa, która ocenia pracę i wybiera te najlepsze, żebyśmy byli przygotowani na to, żeby ogłosić zwycięzców na gali. Czyli to są takie 2 tygodnie intensywnej pracy z tymi wszystkimi materiałami, które do was dotarły. Nie tylko materiałami, ale przygotowaniem samej gali, która również wymaga pewnego spięcia się. Tak naprawdę to jest bardzo duże wydarzenie dla nas i wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Nie może być żadnej wpadki, wszystko jest na żywo. Więc to też jest dla nas ogromne przedsięwzięcie. Zdunek, bo wśród studentów Uniwersytetu Papieskiego chyba tylko tę nazwę słychać. Jest to takie, moim zdaniem, ciepłe ujęcie tego całego przedsięwzięcia, bo owszem, Nagroda Młodych Dziennikarzy imienia Bartka Zdunka brzmi tak oficjalnie. A Zdunek to jednak to nazwisko wyraża coś. Tak. Teraz rozpoczynamy akcję hashtagową Tego Szukam, gdzie możemy jakby namawiać tych młodych ludzi do wzięcia udziału poprzez pokazanie swoich pasji, że robimy to, co kochamy, jak to się zaczęło i że było trudno, ale w efekcie na końcu było warto spróbować ten pierwszy raz, żeby później móc się cieszyć swoją pasją przez długi, długi czas. No i może wykonywać nawet taki zawód, jaki kochamy. Dobrą ideą konkursu jest to, że młodzi ludzie robią innym młodym ludziom miejsce w tym samym, w tej samej branży, w tej samej tak naprawdę dziedzinie, prawda? Że młodzi ludzie, młodzi dziennikarze mówią: ej, chodź do nas, spróbuj, też się pokaż. My pokazaliśmy siebie, żebyś ty też mógł siebie pokazać. Ja to określam jako taką symbiozę. Na koniec przypomnę bardzo ważny termin. Do 28 lutego nadsyłamy pracę, a 14 marca odbywa się gala Nagrody Młodych Dziennikarzy imienia Bartka Zdunka.